Dzień dobry, moi drodzy. A może zupa z soczewicy? Dzisiaj krótki podcast o gotowaniu. Przetłumaczymy sobie i przeczytamy wspólnie po niemiecku tekst i receptę, jak ugotować zupę z czerwonej soczewicy. Ja będę szczęśliwa, bo zapromuję wegański styl życia. Wy przypomnicie sobie lub nauczycie się nowych słówek związanych z gotowaniem. I przy okazji może zainspiruję Was do przygotowania takiej zupy dzisiaj na obiad albo na kolację. Czytam z bloga Vegan Vibes, czyli wegańskie rytmy. Vibes. Leckere Linsensuppe für jeden Tag. 30 Minuten. Pyszna zupa z soczewicy na każdy dzień 30 minut, czyli 30 minut trwa przygotowanie. Leckere, wärmende und vegane Linsensuppe mit fruchtigen Tomaten. Pyszna, ogrzewająca i wegańska zupa z soczewicy z soczystymi pomidorami. Ideal zu für die kältere Jahreszeit mit gesundem Protein aus Linsen. Idealna na tą zimną porę roku z bardzo zdrowymi białkami z soczewicy. Ideal als unkompliziertes und schnelles Gericht für jeden Tag. Idealne jako nieskomplikowana i szybka potrawa na każdy dzień. Einfach, schnell und unkompliziert mit nur wenigen Zutaten hergestellt. Prosta, szybka i nieskomplikowana z tylko niektórymi, z niewieloma składnikami przygotowana. Poczytajmy sobie trochę, popatrzmy na piękne zdjęcia kolorowe, apetyt rośnie. Ich sage es nicht gerne, aber es wird kühler. Besser gesagt steht der Herbst vor der Türe. Nie mówię tego chętnie, ale robi się zimniej. A właściwie lepiej powiedziane to jesień stoi przed drzwiami. Bei mir ist es immer der Geburtstag meines Bruders am 27. August, der die dritte Jahreszeit einläutet. U mnie to jest zawsze, to są zawsze urodziny mojego brata 27 sierpnia, teraz mamy september, to jest wrzesień, czyli to będzie sierpień, tak, który ogłasza trzecią porę roku. Allerdings freue ich mich irgendwie auch darauf. Ale muszę przyznać, że cieszę się też trochę na to. Endlich wieder Suppen, Heißgetränke und Pullis. Wreszcie znowu zupy, gorące napoje i swetry. Dazu kommt, dass unsere beiden Siberian Huskies zur Höchstform auflaufen, wenn es kühler wird. A do tego dochodzi, że nasze oba psy, syberyjskie husky, auflaufen w tym przypadku może oznaczać, że są w najlepszej formie, rosną, może tyją, kiedy robi się zimniej. Na ja, kommen wir zum eigentlichen Thema der heutigen Linsensuppe. No dobra, to przejdźmy do właściwego tematu naszej dzisiejszej zupy z soczewicy. Die ist echt einfach, lecker, macht verdammt satt und ist sowas von gesund, perfekt für Tage, an denen man irgendwie keine Lust zum Kochen hat, aber trotzdem was Warmes essen möchte. Ona jest naprawdę łatwa, pyszna, wypełnia żołądek i jest taka zdrowa. Idealna na dni, kiedy nie ma się właściwie ochoty gotować, ale trotzdem, ale mimo to chce się zjeść coś ciepłego. Veganes Linsensüppchen, langweilig? Fehlanzeige. Wegańska zupa z soczewicy? Nudna? Wcale nie. Für mich sind es oftmals die einfachen Sachen, die mich glücklich machen. Dla mnie to są często te proste rzeczy, które sprawiają, że jestem szczęśliwy. Bei meinen Recherchen stoße ich oft auf Rezepte, die mich zwar ansprechen, aber dann doch viel zu kompliziert sind. Przy moich własnych poszukiwaniach natrafiam często na recepty, które do mnie przemawiają, ale jednak ostatecznie są dla mnie za skomplikowane. Soll ich erstmal 100 euro ausgeben, damit ich mit dem Rezept loslegen kann? Czy najpierw mam wydać 100 euro, zanim w ogóle będę mógł zacząć z tą receptą? Gute Qualität der Lebensmittel, ja. Einen Schrank voller Schnick, Schnack, den ich nie wieder brauche, nein.
dobra jakość środków spożywczych, jedzenia. Tak, ale szafka pełna jakichś wymyślnych, niepotrzebnych rzeczy, których potem już nigdy nie będę potrzebować, nie. Unsere heutige Suppenkreation kommt mit den einfachsten Zutaten aus. Nasza dzisiejsza kreacja zupy da się ją stworzyć z tymi najprostszymi składnikami. Knoblauch, czosnek, zwiebel, cebula, karotten, marchew, kartoffeln, tego nie muszę tłumaczyć, Gemüsebrühe, kostki rosołowe, tomaten, pomidory, tomatenmark, koncentrat pomidorowy, linsen, to soczewica und Gewürze, czyli przyprawy. Perfekt. Perfekt. Wie lange müssen Linsen kochen? Jak długo musi się gotować soczewica? Hier noch ein Nachtrag zum Thema Kochzeit der Linsen. Tutaj jeszcze taka dodatkowa informacja co do jak długo musi się gotować soczewica. Diese unterscheidet sich je nach Sorte, bo one się rozróżniają zależnie od od rodzaju soczewicy. Rote Linsen 10-15 minut. Czerwona soczewica od 10 do 15 minut. Einweichen nicht empfohlen. Czyli nie poleca się namaczania jej. Gelbe Linsen 10-15 minut. Żółta soczewica 10 do 15 minut. Nie poleca się namaczania. Beluga Linsen 20. Jakaś soczewica beluga, nie znam. Nie jest konieczne namaczanie. Pui Linsen. Przejdźmy może do zielonej soczewicy 30 minut. Ona jest bardziej popularna w Polsce. Tutaj też nie musi być namaczania. Berg Linsen. Nie wiem, jakie to są. 30 do 40 minut. Też nie muszą być namaczane. I tak naprawdę tylko przy brązowej soczewicy jest polecane einweichen empfohlen, czyli jest polecane namaczanie jej. Ja najczęściej powiem Wam szczerze, że kupuję czerwoną soczewicę i jej, tak jak jest napisane, nie namaczam i gotuję też paręnaście minut, nawet mniej niż 15. Bitte beachte, das ist nur eine generelle Empfehlung für die Kochzeit von Linsen. Proszę zwrócić uwagę, to jest tylko generalna, ogólne polecenie dla gotowania soczewicy. Bitte prüfe die Herstellerangaben auf der Verpackung und halte dich im Idealfall daran. Sprawdź najpierw, jak producent, co producent poleca na opakowaniu i tego się trzymaj najlepiej. Leckere Linsensuppe für jeden Tag 30 minut. Pyszna zupa z soczewicy na każdy dzień, czas przygotowania 30 minut. Wärmend, rozgrzewająca, würzig, pikantna, która ma intensywny smak przypraw, taka smaczna. Reich an Ballaststoffen und Protein, pełna sól mineralnych i białek. Sättigend, czyli taka wypełniająca żołądek, czyli na pewno wiecie już, o jakie słowo mi chodzi. Einfach zu machen, łatwa do zrobienia. Bist du bereit? Die leckere und leckere vegane Linsensuppe. Czy jesteś gotowy na pyszną wegańską zupę z soczewicy? Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachkochen und natürlich über eine Bewertung ganz unten auf dieser Seite. Życzę Ci, baw się dobrze podczas gotowania zupy. I tutaj przechodzimy już do samej recepty. Vorbereitungszeit. 10 minut. Czas przygotowania 10 minut. Zubereitungszeit. Czas przygotowywania. Zubereitungszeit. Gdzie tu jest różnica? Czas przygotowania się i czas gotowania. To jest rzeczywistego przygotowywania. Tutaj chyba w języku polskim nie ma takiej różnicy między tym. Przygotowywanie to może być jakieś wyjmowanie składników. Układanie sobie, mycie może
Warzyw, a Zubereitungszeit to będzie bardziej już rzeczywiste gotowanie warzyw, dodawanie przypraw. I Arbeitszeit, czas pracy 30 minut. Aha, bo oni piszą, że 30 minut razem wszystko, czyli przygotowywanie to jest pewnie jakieś układanie sobie składników, cięcie warzyw, a gotowanie i doprawienie i tak dalej to 20. Gericht, potrawa, Hauptgericht, czyli jaki to rodzaj potrawy, to jest główne danie. Land und Region, Deutsch. Ja uważam, że to pochodzi, te smaki pochodzą z Indii, ale to w sumie nie ma znaczenia, bo ja się cieszę, że to wchodzi już do Europy i że wszyscy zaczynamy jeść takie pyszne potrawy o takich smakach indyjskich. Ilość kalorii, 311. No i tutaj też istotne, glutenfrei, czyli wolne od glutenu, laktozefrei, wolne od laktozy, linsen, zupę wegan, wegańskie. Zutat na 4 porcje, składniki na 4 porcje, 4 portionen. 2 Esslöffel, to jest bardzo ważne, to duże E, duże L stoi dla Esslöffel, czyli łyżka, duża łyżka, którą jemy zupę, czyli dwie łyżki Bratöl oder ein anderes hoch erhitzbares Öl. Olej do smażenia albo jakiś inny olej, który może być wysoko podgrzewany. Zwei Stück Knoblauchzehen geschält und fein gehackt. Dwa, i teraz zapomniałam, jak to się nazywa, dwa ząbki czosnku obrane i drobno posiekane. Ein Stück weiße Zwiebel und zwei Schalotten geschält und fein gehackt. Jedna biała cebula i dwie szalotki obrane i drobno posiekane. 2 EL Tomatenmark, czyli 2 Esslöffel, dwie łyżki koncentratu pomidorowego, 4 Stück große Karotten, duże, cztery sztuki dużych marchew. No, na język ludzki przetłumaczone, cztery duże marchwie. Ein Stück große Zucchini gewaschen und in Scheiben geschnitten. Jedna duża cukinia umyta i pocięta na Scheiben na plastry. 500 Gramm Kartoffeln vorwiegend festkochend geschält und in mittelgroße geschnitten. 500 Gramm Kartofli, czyli pół kilo. Najlepiej takie na twardo gotujące się, bo w Niemczech tutaj się rozróżnia. Można dostać 3 rodzaje ziemniaków w każdym discouncie, supermarkecie i my nigdy nie wiemy, które bierzemy, więc Emek się zawsze śmieje, bierzemy te, co są fest. Takie wiecie, te na fest. I one, że one się tak nie rozgotowują mocno. Obrane i pocięte w średnio duże kawałki. Ein Liter Gemüsebrühe. 1 Liter Wasser und 2 Esslöffel Gemüsebrühe. Litr warzywnego bulionu, czyli litr wody i dwie łyżki, jeżeli mamy taką kostkę bulionową, czy jakiś w proszku jakiś bulion. 250 gram Tomatenstücke oder Passata, eine Dose oder Glas. 250 gram kostek pomidora albo takiego przetartego pomidora w puszce albo w słoiku. 190 gram Linsen, ungekocht, ich habe braune Linsen verwendet. 190 gram soczewicy niegotowanej, ja wykorzystałem brązową soczewicę. Anderthalb Teelöffel Rosmarin getrocknet. Połowa, i tutaj mamy skrót TL, i on stoi dla Teelöffel, czyli łyżeczka herbaciana, czyli mała łyżeczka, czyli połowa łyżeczki rozmarynu suszonego. Anderthalb Teelöffel Thymian getrocknet. Thymian, lubię to słowo. Połowa łyżeczki tymianku suszonego. Ein Teelöffel Kurkuma, jedna łyżeczka kurkumy. Salz und Pfeffer nach Belieben.
Soli i pieprz według uznania, optional grünkohl gewaschen und in Streifen geschnitten. Opcjonalnie według uznania, grünkohl, zielone warzywo jakieś, grünkohl, kapusta? Zum Servieren. Aha, bo to według sezonu też najlepsze dobrane, ale niekoniecznie. Do zaserwowania, czyli już do podania. Frische Petersilie, świeża pietruszka. Optional Vollkornbrot, według uznania chleb taki pełnoziarnisty. Optional Naanbrot, Naanbrot to ten taki cieniutki chlebek biały, chyba pieczony jakoś na patelni, taki typowy indyjski w kształcie koła składanego na pół. Optional gerüstete Pinienkerne i też według uznania opcjonalnie przeprażone Pinienkerne, czyli te orzeszki, które zaraz zobaczycie, piniowe. Anleitungen, czyli wskazówki, jak to robić. Große Pfanne mit dem Bratöl auf dem Herd erhitzen. Rozgrzać dużą patelnię z olejem na kuchence. Knoblauch und Zwiebel glasig dünsten. Czosnek i cebulę podsmażyć, aż będą szkliste. Tomatenmark zugeben und kurz umrühren. Dodać koncentrat i krótko zamieszać. 2. Karotten, Zucchini und Kartoffeln dazugeben und weitere 3-5 Minuten andünsten. Marchewki, cukinie i ziemniaki do tego dodać i dalej 3-5 minut pozwolić im się przydusić. 3. Mit der Gemüsebrühe ablöschen, Tomatenstücke, Linsen, Rosmarin, Thymian, Kurkuma dazugeben. Polać bulionem. Oni mówią ablöschen. Dlaczego? Bo często jak tak dajemy na dno rozgrzanej patelni albo garnka dużo tych warzyw i one tam zaczynają się tak smażyć i dusić mocno i potem jak my wlewamy tą wodę albo bulion, to jest takie pff, wiecie, podnosi się para i wszystko tak jakby gasić ogień. I oni mówią przygasić tym bulionem, bo dosłownie słychać tam wtedy ten satysfakcjonujący dźwięk takiego przygaszania tych smażących się na dnie garnka warzyw, składników. Tomatenstücke, czyli kawałki pomidorów, tą soczewicę, rozmaryn, tymianek, kurkumę dodać. Umrühren mit Salz und Pfeffer nach Belieben abschmecken. Wymieszać, dodać soli i pieprzu według uznania. 4. 20 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen, bis die Linsen und das restliche Gemüse schön weiß sind. 20 minut przy średnim ogniu dać im się gotować, aż do momentu, kiedy soczewica i pozostałe warzywa staną się ładnie miękkie. 5. Optional Pfanne erhitzen und Pinienkerne ohne Fett darin rösten, bis sie schon goldbraun sind. Optionalnie podgrzać patelnię i te piniowe orzeszki bez jakiegoś tłuszczu przyprażyć, aż staną się złotawe. Beiseite stellen. Typ: Vorsicht mit der Hitze, die Kerne können leicht verbrennen. Odstawić na bok. Wskazówka: uwaga z tym gorącym, z tą gorącą patelnią. Te orzeszki mogą się lekko spalić. 6. Suppe in Zelle aufteilen mit optional Petersilie und Pinienkernen dekorieren und servieren. Suppe rozlać na talerze i według uznania dodać pietruszkę, orzeszki piniowe, nimi udekorować i zaserwować. Genießen, czyli nacieszyć się tym smacznego. Hält bis zu 2 Tagen abgedeckt im Kühlschrank, eingefroren bis zu 4 Wochen. Może stać w lodówce aż 2 dni,
a zamrożone nawet 4 tygodnie. Podoba mi się, jak w przepisach jest coś takiego napisane. To jest dla wielu osób wskazówka, że można to nawet 2 dni trzymać w lodówce i to jest wciąż dobra potrawa i można to podgrzewać i jeść. Eine Zisiegut zum erneuten Erwärmen. Nadaje się bardzo dobrze do ponownego podgrzania. To wszystko, moi drodzy. Taka krótka recepta na dzisiaj. Mam nadzieję, że Was zainspiruje do gotowania, a poza tym do czytania po niemiecku lub obcym języku. Mi sprawia to wielką radość, jak mogę poczytać sobie po niemiecku, poćwiczyć mój własny akcent i przypomnieć sobie wymowę i właśnie ten akcent. I jak mogę przeskakiwać z polskiego na niemiecki. Dla mnie to wielka frajda. Mam nadzieję, że również sprawiało Wam radość słuchanie tego i że za chwilę uda mi się to załadować na YouTube'a. Życzę Wam przecudownego weekendu i słyszymy albo widzimy się w kolejnym odcinku. Dajcie znać, co Wam się przyda, czy jakiś podcast na jakiś temat, czy może potrzebujecie jakichś konkretnych rad albo jakiejś konkretnej tematyki tutaj na tym kanale. Pamiętajcie, że to jest tworzone dla Was. Pozdrawiam serdecznie, cześć!